emocjach. Proszę Państwa, jest już kolejny duet i myślę, że znakomicie rozpoznajecie Państwo tego szczerego Citroena w barwach Lotosu, Robert Kubica. Robert Kubica, no i który z nich odniesie tutaj zwycięstwo? Brian pozostanie niewątpliwie liderem po tym odcinku specjalnym. Jego przewaga jest zbyt duża, aby mógł tutaj tyle stracić. No ale tak jak mówiłem, bardzo, bardzo prestiżowy pojedynek. Brian Buffier, Robert Kubica, dwóch aktualnie najszybszych kierowców w Lotos 70 rajdzie Polski. Mamy już Roberta, będziemy się przyglądali. Jaka jest ta przewaga Roberta? No, jest spora przewaga Roberta. Myślę, że Robert już w tym momencie ma przewagę nad Brianem. To nie ma żadnych niespodzianek, jest mniej więcej równo. Taka jest przecież charakterystyka tego toru. To tutaj natychmiast dają o sobie znać te nieprzeciętne umiejętności Roberta Kubicy. No i te dwa bardzo trudne zakręty teraz na moście. Zobaczymy, jak to wszystko zakończy się. O, ładnie też wyglądało w poprzednim. No i drodzy Państwo, już za chwilę się wyłonią tutaj z ostatniego zakrętu. Kto jest z przodu? Robert, jest Robert, jest zdecydowanie. Robert Kubica jest zwycięzcą. Właśnie biegła, a więc Robert przed Brianem Buffiale. Brian... Jest minuta 49,3. Robert, minuta 53. Brian, a więc równą sekundę szybciej pojechał.